nie kontroluje siebie, idzie w ciąg. Alkoholizm nie jest wyleczalny, ale tutaj jest kwestia taka, że zniekształca naszą świadomość. Oczywiście. Gdzieś podejmujemy być może decyzje, których byśmy na trzeźwo nie podjęli, ale no, musimy się zmierzyć z konsekwencjami tego. Ja też doświadczyłem rozwodu, bo ja jestem trzeźwiejącym alkoholikiem, nie piję od 6 lat. Też się rozwiodłem. Też gdzieś no, mieszkanie zostawiłem byłej żonie ze spłatą jakąś małą, ale wziąłem to na klatę, bo wziąłem to jako konsekwencje swojego nałogu. Robi pan filmy jako dziennikarz wyświetlane w TikToku, bo pan się nazywa alkoholikiem z TikToka. Oczywiście, że piwo to nie alkohol. Alkohol to woda, bimber, spirytus, gin, rum, ale nie piwo. Tak samo wróbel nie jest ptakiem. Przecież ptak to jest orzeł, kondor. Tytan? Sorry, ty nie jesteś pies. Owczarek niemiecki, wilczarz, to są psy, husky, a ty nie pies jesteś, przepraszam. Wypij se 14 piw i powiedz, piwo to nie alkohol. Pozdro, mordy. I ważna informacja, nie pij dziś. Proszę państwa, pięknie. Brawo, panie redaktorze. Brawo. Docieram bezpośrednim językiem do osób uzależnionych, żeby przekonać i przekonuję no, wiele tych osób. Ma pan sukcesy? Tak, ale chciałbym przekonać oprócz tych setek osób, do których docieram, kilka osób, które podejmują decyzje, żeby coś w Polsce zmienić, żeby troszeczkę wprowadzić regulacje prawne, ponieważ... Bo no, są takie do wprowadzenia, niewątpliwie. To jest straszne, tak, co się w Polsce dzieje. To jest dramat. Alkoholizm toczy nasz naród, społeczeństwo krwawi. Proszę pana, niech pan spowoduje, żeby przestali sprzedawać alkohol na stacjach benzynowych. Właśnie, żeby karygodne. Model skandynawski został wprowadzony. Tak, tam nie ma na stacjach alkoholu. Jest ale nawet we Francji, gdzie się leje przecież tanie wino, nie ma na stacjach wina. Alkoholików. Alkohol może odebrać człowieczeństwo, wolność, godność osobistą. Może odebrać dziecko. To, że pijemy alkohol, i pan powoduje, powiedział o mózgu, że też że nasz mózg się kurczy. I niestety to nie sprawia, że jesteśmy coraz mądrzejsi. To sprawia, że gdzieś tam następuje degradacja naszej osobowości.